to jest najlepsze urządzenie do mycia okien, jakie kiedykolwiek człowiek wymyślił. Wystarczy tak naprawdę spsikać szybę, włączyć, jak odkurzacz, ściągamy wszystko. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o przygotowaniu balkonu na lato. Jednak zanim zaczniemy cokolwiek robić, chciałbym, żebyście mieli jakiekolwiek pojęcie, jak mój balkon wygląda i na czym będziemy pracować. Widok z niego już w sumie kilka razy widzieliście przy okazji timelapsów, które są na początku odcinka. Nie jest on zbyt duży, ale też miejsca jest wystarczające, żeby urządzić fajny mały kącik do siedzenia w lato. Ostatecznego planu, jak to ma wszystko wyglądać pod koniec, jeszcze tak naprawdę nie mam, ale jestem pewien, że chcę, żeby stolik i krzesła były białe, żeby było trochę oświetlenia tutaj, żeby można było posiedzieć też, kiedy zrobi się trochę ciemniej i żeby znalazł się na pewno trochę zieleni. Ale na dzisiaj zaczniemy od pierwszej części, czyli od pomalowania stołów na biało. Zobaczcie, jak to robię. Pomimo tego, że podłoga koniec końców na pewno będzie czymś okryta, nie zostaną na niej kafelki, i tak nie chciałbym jej specjalnie ubrudzić, dlatego trzeba zacząć od pierwszej rzeczy, czyli przykrycia czymś podłogi. Ja do tego wykorzystam starą gazetę. Chyba kupiłem trochę za cienką gazetę, ponieważ miałem wystarczająco dużo papieru, ale z tym co mam, dam sobie radę. Ok, część numer 2, to co o czym mówiłem, będzie niezbędna papierowa taśma klejąca, aby okleić wszystkie metalowe części w oku drewna, żeby właśnie nie one zostały pomalowane, tylko to co chcemy, żeby rzeczywiście było pomalowane. Dobrą propozycją będzie też to, żeby kupić taśmy w różnych rozmiarach, ponieważ ja będę musiał się troszkę wysilić i poprzedzierać taśmę na pół, aby okleić elementy pomiędzy drewnianymi listewkami. Przechodzimy do najfajniejszej, najtrudniejszej, najważniejszej części, czyli malowania. Potrzebujemy lakierowejce, akurat ta jest w kolorze białym, i pędzli. I najważniejsze pytanie, jak malować? Włączymy pędzel w farbie. Większość ludzi maluje sobie tak i uważa, że jest ok. Od razu wam podpowiem, nie, to nie jest ok. Malujmy od początku do końca. Wtedy po prostu drewno będzie ładnie wyglądać, a pasy na nim nie będą chamsko narysowane. Dzięki temu, że zabezpieczyliśmy sobie cały stolik dookoła, wszystkie metalowe części, których nie chcemy pomalować, mogę tak naprawdę malować sobie tak, jak mi się to żywnie podoba. Nie muszę zwracać większej uwagi na to, czy coś ubrudzę, czy nie. Kiedy już tak sobie tutaj popaćkałem trochę, pamiętaj znowu o tym, żeby przejechać jeszcze raz. A przy malowaniu rzeczy lakierobejcą i tak większość z nich trzeba pomalować co najmniej 2 razy, a czasem nawet i 3 razy, żeby efekt był zadowalający. Maluję dalej. Ostatni. Ok, pierwsza warstwa stolika już za mną. Jest już mniej więcej biały, chociaż jak farba wyschnie, to na pewno drewno jej sporą część wsiąknie, dlatego na pewno trzeba będzie pomalać to drugi raz. Mam przygotowane krzesło ze wczoraj, które już ma za sobie pierwszą warstwę, dlatego biorę się za malowanie drugiej. Ok, pierwsza warstwa farby nałożona, ale efekt zobaczymy dopiero, kiedy całość wyschnie. Koniec końców wszystko się udało. Mam w końcu białe meble na balkonie. Całość nie była tak szybka i łatwa, jak się spodziewałem tego na początku, co było spowodowane w głównej mierze pogodą, która była bardzo, ale to bardzo w kratkę. I ani farba nie stanęła tak szybko, jak tego chciałem, ani nie mogłem zbytnio malować drugich warstw i w sumie trzecich warstw na stolikach, bo całość ma 3 warstwy. Ale mam to. To może i był pierwszy, ale na pewno nie ostatni filmik z balkonu. Kilka kolejnych na pewno się jeszcze tutaj nagra, więc będziecie mieli okazję zobaczyć i jak wygląda trawa na balkonie, i jak wygląda tutaj oświetlenie, które też za niedługo powstanie. Na chwilę obecną to wszystko. Napiszcie, jak wam się podoba malowanie w komentarzu. A my widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku, bo mam wam też parę ważnych, a na pewno fajnych dla mnie rzeczy do powiedzenia.